Tak, no szóste miejsce, fajne miejsce dziewczyn. Niewiele, naprawdę bardzo niewiele zabrakło do tego, żeby wejść do strefy medalowej, bo z tymi faworyzowanymi przeciwniczkami doprowadziliśmy do barażu, do dogrywki i tam zabrakło paru punktów dosłownie, żebyśmy się w tej najlepszej czwórce zameldowali, także mam nadzieję, że już doświadczenie, które w tym pojedynku dziewczyny zdobyły, zaprocentuję następnym razem. Panowie trochę mniej szczęścia też mieli, no na bardzo trudnych przeciwników trafili w pierwszym pojedynku na Tajwan, też u siebie przyzwyczajony do tych warunków i również po dogrywce nieznacznie tam też jeden punkt zdecydował o tym, że to oni przeszli dalej. Tajwańczycy są w finale, no my niestety na 9. miejscu, ale bardzo fajna postawa też chłopców w tym pojedynku drużynowych. No dzisiaj indywidualnie wiadomo, że ta droga do medali trochę trudniejsza i po bardzo wyrównanych pojedynkach gdzieś te detale pojedyncze, jakieś milimetry decydowały o tym, że odpadliśmy przed strefą medalową. No na pewno klimat, który tu panuje, jest inny. Myślę, że Europejczycy mają problem z tą wilgotnością przede wszystkim, bo sam też pamiętam z doświadczenia strzelania w takich warunkach, że trudno jest utrzymać łuk, bo ręce się pocą, gdzieś do oczu ten pot napływa i na pewno jest to trudniej. Zawodnicy, którzy na co dzień trenują w takich warunkach, mają ten handicap w postaci przygotowania do tych warunków. Natomiast no, jesteśmy tutaj już parę dni, na pewno z dnia na dzień czujemy się lepiej i ta aklimatyzacja przebiegła w porządku, także zawodnicy dobrze rywalizowali, już teraz myślę, że są przyzwyczajeni do tego klimatu, który tu panuje. Tak, na pewno, no jest to bardzo duża impreza, największa dla większości zawodników, których tu mamy, bo tylko chyba Sylwia ma doświadczenie na uniwersjadzie, na Igrzyskach Olimpijskich. Także mamy nadzieję, że te następne uniwersjady, czy imprezy stricte ucznicze, Puchary Świata, Mistrzostwa Świata pójdą już lepiej, że to doświadczenie zaprocentuje, które tutaj udało się zdobyć.